Witam serdecznie, Maciek z tej strony, Kisu Young, Saad Arona FR Safe Brew. Dzisiaj przed nami poliftowa Arona FR 1.5 2024 rok i będziemy w tym samochodziku montowali owiewki firmy Heco, Team Heco, polska firma produkująca owiewki od wielu lat. Mamy tutaj komplet przód, jak i również tył. Do zestawu mamy dane również takie metalowe zaciski, spróbujemy je tam zamontować. Do montażu użyjemy takiej szpatułki plastikowej, nożyk do rozcięcia opakowania przychodzi w takim dużym kartonie. Zaraz Wam pokażę, w jaki sposób je przypasować i przymocować. Jak widzicie, tutaj są już elementy taśmy dwustronnej zamocowane oraz mamy po dwie wsuwki metalowe na każde okno. Spróbujemy sobie przymierzyć najpierw. Na sucho wkładamy tutaj pod uszczelkę okna, dosuwamy, będzie mniej więcej pasowało w ten sposób. Zobaczycie później efekt końcowy, jak to wygląda z otwartą i zamkniętą szybą. Natomiast przez przednią szybą jest trochę większy problem. Najpierw pasujemy od tej strony i jak widzicie, owiewka jest dosyć długa. Ja sobie pomogę zaraz drugą ręką. Trzeba ją wygiąć, żeby włożyć pod tą uszczelkę tutaj z tej strony. Przystępuję do montażu, zaraz zobaczycie pierwszą stronę gotową. Pierwszą owiewkę, najprostszą, bo tylną, zamontowaliśmy. Już mamy podklejone. Następnie szpatułką spróbujemy sobie ją wyprowadzić maksymalnie, żeby z każdej strony była dociśnięta. W ogóle polecam, film na YouTubie jest. Od lat on, ten film krąży, ja już go widziałem, więc wręcz jest wiralem. Taki starszy pan montuje te owiewki. Idzie mu to doskonale i świetnie. Możecie sobie też na podstawie tamtego filmu korzystać. Natomiast tutaj macie film dokładnie z montażu do Seata Arony. Owiewki robią furorę w Wielkiej Brytanii, z tego co zauważyłem, jak i również w krajach południowych. Ok, mamy dociśnięte. Weźmiemy sobie teraz te spinki. One powinny teoretycznie być montowane dwie. Ten haczyk montowany od zewnętrznej strony. Spróbujemy to jakoś dopasować. Z racji, po co jest to montowane? Ponieważ szyba, jeżeli będzie dojeżdżać i ma ogranicznik oporu, i ona może nam wracać, jeżeli nie będzie odpowiednio dociśnięta. Jedno. O. Ok, mamy jedno i drugie. Zalecałbym też nie otwierania szyby przez pewien czas, bo ponieważ szyba sama w sobie będzie, ten klej dwustronny z taśmy będzie nam wzmacniała. Otworzyć po prostu, nie wiem, po 24, po 48 godzinach. Nie montować oczywiście na brudne uszczelki drzwi, nie montować w deszczu, co jest oczywiste. Sprawdźmy. O, będzie tutaj jeszcze wymagało poprawy w tym miejscu, jak widzieliście. Ale jedną uszczelkę mam zamontowaną. Pora na drugą, tą trudniejszą. Ok, zamontujemy teraz tą drugą. Montujemy od tej strony. Odkleimy już taśmę dwustronną. Nie będziemy tego powtarzać drugi raz. Ok. I wsuwamy tutaj, zaczynając od tej strony. Wchodzi nam pod uszczelkę. Następnie musimy ją odgiąć, nie ma innego wyjścia. I tutaj pod drugą uszczelkę mocujemy. Zostało nam wcisnąć ją po kolei. O tak. Weszła. Zwróćcie uwagę jeszcze tutaj na to miejsce. Ta uszczelka musi być na zewnątrz, żeby ona Wam się nie podwinęła do środka.
Na forach piszą, że niestety to heko nie jest do końca stuprocentowo spasowane. Mieliśmy przykład na tylnich, że lekko za krótkie. Tutaj widać, że są lekko za długie. Uszczelkę nam chcą na siłę wsunąć do wewnątrz. Tutaj jest przyklejone, tutaj damy ten rozpornik, on właśnie wypchnie nam delikatnie, a tu mamy zamocowane do samego końca. Sprawdźmy, jak to się zamyka. No, wymaga poprawy. Jeszcze raz. Dochodzi. Tutaj jest największy problem pod tą uszczelką, ponieważ nie jest do końca dopasowane. Sprawdźmy. I jeszcze raz zamykamy. Tutaj jest niewielki problem z tym dopasowaniem. Drugą stronę mamy już zamontowaną. Prezentuje się dużo lepiej w tym słońcu. No i przystępujemy do montażu ostatniej owiewki i ogólny overlook. Powiem Wam, ile to kosztowało. I sami ocenicie na koniec, czy Wam się podoba. A jeszcze gwoli ścisłości, tutaj macie cenę 152 zł, komplet czterech owiewek Heko. Heko Team, tak jak wspominałem, przychodzą w fajnym opakowaniu, zabezpieczone, bez żadnych zastrzeżeń. No i okej, zamontowaliśmy wstępnie na samym kleju, bardzo łatwo i fajnie poszło. A teraz, o przepraszam, to też wykodujemy pewnie. Zamkniemy tą szybę i zobaczymy, co się dzieje, czy odbija. I ta szyba nie odbija bez żadnych form zabezpieczeń. Bardzo fajnie przylega. Zobaczcie, jak to wygląda. Ocencie sami, czy prezentuje się dobrze, czy nie. Wersja FR 2024 1.5 TSI. Kolor czerwony, customowy. Bardzo ładnie to wygląda. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, cześć.